przepyszne wyszło. Ale tak doprawione idealnie w punkt. Ja jestem teraz szczęśliwa. Jestem taka usatysfakcjonowana! Boże, jakie to jest dobre. Cały też ten sosik zje. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas... Wielki, olbrzymi stek. Tak, pierwszy raz w życiu będziemy Tomahawk. Tomahawka jeść, przyrządzać, także zobaczymy jak nam to wyjdzie. Już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że będzie pysznie, także... Smacznie. Zapraszam. Mięso sobie zawakumujemy. Mamy takie specjalne urządzenie, które kupiliśmy sobie w Lidlu. Tam gdzieś będzie film podlinkowany. Teraz musimy zamknąć tutaj ten początek. Więc wkładamy do naszej vacuum machine. Bum. I mamy pięknie zgrzany worek. Wyszło super. A, zapomniałbym. Co? No właśnie, ja też. Byśmy później tylko na to patrzyli. No. Mamy tutaj jeszcze rozmaryn i tymianek. Mamy mięsko zamarynowane, ono leci do lodówki na 24 godziny. Jutro wrócimy i będziemy jeść. Będziemy go podsmażać na patelni, zanim go włożymy do piekarnika. Mamy piekarnik z termosondą, więc sobie ułatwimy zadanie. Wrzucimy do niego termosondę i będziemy wiedzieć, jaka temperatura jest w środku mięsa. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Damy go na średnio wypieczony i zobaczymy. A za dużo zobaczymy. Sprawdzimy, czy będzie odpowiednio. Tutaj nam się patelnia już rozgrzała, więc możemy otworzyć nasze mięsko zamarynowane. Dobra. Więc wrzucamy na patelnię. Tam się odsmaży. Z każdej strony obsmażamy to dlatego, żeby zamknąć mięso. To wrzuć, wrzuć, wrzuć. Gdzie? Tu? Ja się podsmażam. Druga strona. Nigdy nie spożywałem takiego wielkiego mięsa. Ja też. W Masterchefie widzieliśmy, jak obtaczali tą kość taką właśnie folią aluminiową. Zrobimy sobie dokładnie tak samo. I teraz zawiniemy sobie tą kość. Okej. Okay. Chciałem bardziej podsmażyć trochę dla Krzysia. Ej, oszukujesz. Ja robię następne. Czyli mamy już podsmażone nasze mięsko i wkładamy go do piekarnika. I mamy tutaj sobie termosondę i tą termosondą to jest taki ułatwiacz gotowania, no ale żal nie skorzystać. Dobra, witam. Program gotowanie, wspomaganie, bo my się wspomagamy. Mięsko, pieczeń wołowa i średnio wypieczone. Start. A teraz zabieramy się od razu za sałatkę. Tylko ja sałatek nie umiem robić, dlatego Marta będzie mi podpowiadać, co mam tam wrzucić. To chodźcie, to pokażę wam naszą rukolę, jak nam wyrosła. Ona już trochę strasznie blisko mi tą kamerę trzymasz twarzy. Nasza rukola trochę przekwitła, ale to nic. Tak samo jak to drugie, co nigdy nie pamiętam nazwy. Szpinak. Szpinak. Rukola nie przekwitła, szpinak, kochani. Tak, a tam ładuje się nasza kosiarka, ta, która będzie na teście, albo już, ona już jest na teście, więc możecie sobie przeskoczyć na ten film i zobaczyć od razu. A teraz zobaczcie, jaką mamy piękną... Ja nie wiem, czy się ten szpinak jeszcze nadaje do jedzenia. Jak się nie nadaje? Jest świetny, to już musiałbym się do niego dostać. Bo przeżyć go tak trochę. Jeszcze trochę. Cezarka przez ślimak. Nie. Nie ma się. Okej. Okay. Ale pachnie. No, bardzo pachnie. Poczujcie.
To jest nasz ślimak Zenek. Nie zdążył przed słońcem. Strasznie się śpieszył, myślałem, pomów mu, nie pomóż, a dupie go mam, nie pomogę mu. O nie, a w dupie on go ma. Ale biegł, ja widziałem jak pierwszy jak ślimak biegnie. Pierwszy raz widział jak ślimak biegnie, dokładnie. No, pocił się, zapierniczał, dupką ruszał i takie było... I skiełzł, dobra. I skiełzł. Kadr z mycia został wycięty z tego powodu, że mamy tam bajzel. Więc widzicie już umyte. Ludzie nie mówili, że nie umyliśmy. A widać, że nie. Super, że zostawiłeś ten węgiel na tym, na tej desce. Kochanie, ja gotuję, ty nie patrzysz. Jest wszystko! O no. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy. That don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling desert. All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire, let me get hurt. Can we take it back to 95? Before we have this drama in our lives. Just staring at the screen. To posprzątamy. Zapędziłem się! Co zwiastuje ten dźwięk? Ten dźwięk oznacza szamę. Niech sobie chwilkę odpocznie. Jedzmy, jedzmy. Krwista. Jest krwista. Trochę jak golonka. I co? Wyjdzie z tego? Widzę, że bardzo krwista jest. Przepyszne wyszło. Ale tak doprawione idealnie w punkt. Dobra, jak w MasterChefie wszystkie dania robią takie, to się nie dziwię, że oni się zachwycają. Ja jestem teraz szczęśliwa. Dobrze, nie soliliśmy go jeszcze, nie? Bo jest idealnie doprawiony. Jestem taka usatysfakcjonowana! Nie zjemy tego mięsa. Boże, to jest dobre. Czas na podsumowanie tego naszego jadła. Było pyszne. Tak. Było dużo. Mięsa. Było dużo mięsa. Piekarnik dał sobie super radę. Linkujemy go pod spodem. I co? No mega, mega. Nie żałuję ani złotówki wydanej na to mięso, bo było pyszne. Także polecamy zrobić w domu, jeżeli ktoś lubi takie mięso wołowe, czerwone, steki. Tak. Także dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia na następnym filmie. Pa!